chciałabym, żeby samorząd był przedsiębiorczy. Czy to jest nowa twarz? Przecież to jest zamiana tylko stołkami. Jedyne mądre zarządzanie miastem to zarządzanie oparte na katolickich wartościach i Bożym prawie. Szanowni Państwo, drodzy Państwo, witamy na konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Bocheńskie. Ja nazywam się Marta Mrzygłód, jestem kandydatką na fotel burmistrza pięknego naszego salinarnego miasta Bochnia. Za mną wspaniali ludzie, bez których nie udałoby się wystawić mojej kandydatury na stanowisko burmistrza. Kandydaci na radnych miasta Bochnia. Ludzie pełni zapału, pełni pomysłów i przede wszystkim kochający Bochnię i chcący Bochni służyć. To chciałam bardzo mocno podkreślić. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o nasz program wyborczy, to chciałam zaznaczyć, że on będzie umieszczony dzisiaj szczegółowy na stronie internetowej naszego stowarzyszenia, naszego komitetu i też mojej personalnej stronie internetowej. Natomiast dzisiaj chcemy w zarysie Państwu przedstawić nasze punkty programowe, ponieważ wiemy, że to jest ważna propozycja dla rozwoju miasta Bochnia. Zanim te punkty przedstawię, chciałam Państwu powiedzieć o trzech składowych, które braliśmy pod uwagę, tworząc program wyborczy i propozycje dla Bochni. Pierwsza wytyczna to jest taka, że obiecać można wszystko, ale potem gorzej z realizacją. I też chcemy wziąć pełną odpowiedzialność za swoje propozycje wyborcze, dlatego że podchodzimy do programu racjonalnie, ekonomicznie, a o tym nikt nie mówi. Bochnia ma niestety 38 milionów zadłużenia, więc trzeba też o tym mówić. I chcę Państwu zaproponować też takie podejście, żebyśmy w pierwszej kolejności polegali na sobie i budowali miasto bogate, miasto dobrobytu oparte na działalności przedsiębiorców i turystów, żeby przez to mieszkańcy mogli dobrze, godnie żyć. Druga wytyczna jest taka, że na rok 2024 już mamy zaplanowanych ponad 50 inwestycji. Miasto idzie swoim rytmem, urzędnicy pracują, więc nowy burmistrz przejmie to ponad 50 inwestycji do realizacji, więc jakiś program już jest w realizacji. I trzecia wytyczna jest taka, że mamy strategię rozwoju miasta Bochnia na lata 2020-2030. I to jest, Szanowni Państwo, tak naprawdę program wyborczy Bochni, który realizowali mieszkańcy, radni, pracownicy jednostek organizacyjnych i pomocniczych Urzędu Miasta. I w tej oto strategii mamy taki cytat, jeżeli chodzi o Bochnię. Jaka jest wizja rozwoju miasta Bochnia? Bochnia, miasto dla mieszkańców, miasto inwestujące w mieszkańców, jakość ich życia i możliwości rozwoju, miasto łatwe w obsłudze, wygodne i ekologiczne, miasto z dobrym klimatem dla biznesu, co będę bardzo podkreślać, bo jestem przedsiębiorcą i pracodawcą, i z wyjątkową ofertą turystyczną, miasto nowocześnie i partnersko zarządzane. To jest misja, to jest wizja rozwoju miasta Bochnia w tej strategii. I misja miasta Bochnia jest taka: zapewnienie mieszkańcom Bochni jak najlepszych warunków życia, pracy, wypoczynku i rozwoju, a odwiedzającym ją gościom i turystom, dlatego jesteśmy przed szybem Sutoris, bo śpimy na soli, unikatowej oferty spędzania czasu wolnego. To są, Szanowni Państwo, trzy wytyczne, które braliśmy pod uwagę w napisaniu programu wyborczego. Ja tylko przedstawię w punktach ten program, na czym nam będzie zależało. Przede wszystkim plan zagospodarowania przestrzennego w 100%. Druga kwestia, komunikacja, bezpieczeństwo, drogowe inwestycje. Trzecia kwestia, parkingi, oczywiście one muszą być dla rozwoju miasta kluczowe. Rynek, który nie tętni życiem, chcemy to zmienić. Bochnia jako zdrowe miasto, nikt nie mówi o tym, żeby miasto było zaopiekowane zdrowotnie, żebyśmy zdrowo jedli, żeby młodzież i dzieci były edukowane profilaktycznie, żeby wybudować centrum rehabilitacji medycznej. Następnie promocja i rozwój miasta z wykorzystaniem lokalnych skarbów. Śpimy, Szanowni Państwo, na soli. My chcemy, żeby mieszkańcy byli bogaci, żeby żyli w dobrobycie, a do tego potrzebujemy przedsiębiorców, Bochni i turystów. Dlatego współpraca z kopalnią jest kluczowa, trzeba ją reaktywować i trzeba z panem prezesem kopalni, czy z panią prezes, burmistrz miasta musi promować Bochnię. Następnie Bochnia przedsiębiorcza. Nikt się nie troszczy o przedsiębiorców. Na przykład, jeżeli są długotrwałe remonty dróg, należy wynajmującym lokale miejskie proponować ulgi, żeby oni przetrwali i generowali dochód. Nikt nie mówi o bocheńskich urzędnikach.
i o tym, żeby kadra była z najwyższej półki. My chcemy urzędników szkolić, chcemy im dawać warsztat do pomocy, dlatego że oni stoją na pierwszej linii, jeżeli chodzi o wszystkie zmiany administracyjne, wszystkie zmiany prawno-gospodarcze w Polsce. I to musi być kadra dobrze wyszkolona, odporna na stres. Więc też chcę tutaj przy tej okazji zaapelować do urzędników. Już powiedziałam to u pani redaktor Więcek-Cebuli. Ja, jeżeli państwo będą, zaufają mi, wybiorą mnie na burmistrza, ja nie będę zwalniać. I chcę, żeby to się nagrało i żeby państwo to mieli udokumentowane i wzięli pełną odpowiedzialność za moje obietnice. To nie jest mój model zarządzania, że przychodzi nowy burmistrz i wymiata kadrę i wstawia swoich ludzi. Więc chciałam państwu to tą wypowiedzią zagwarantować. I oczywiście kultura w Bochni, potrzeba miejskiego teatru. Więc tyle w skrócie, żeby państwa tutaj nie rozbudowywać, nie zanudzać programem. On jest bardziej rozbudowany, będzie na naszej stronie internetowej od godziny 13. Ja też chcę państwu powiedzieć, że rola burmistrza jest trudna, bo z jednej strony mamy potrzeby mieszkańców, a z drugiej strony mamy potrzeby urzędu. I teraz trzeba tak pracować i tak szukać zdrowego środka, żeby wszystkie strony i interesariusze byli zadowoleni. Więc to jest też bardzo istotna kwestia i chciałabym, żeby samorząd był przedsiębiorczy, stawiał na przedsiębiorców, na turystów, bo wtedy dopiero mieszkańcy będą bogaci. Także zapraszam do zabrania głosu naszą jedynkę z okręgu 4, Stefan Weigel-Milleret. Zapraszam serdecznie. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, kolejny raz pójdziemy do urn wyborczych, aby wybrać radnych miasta i gospodarza Bochni. Ale kogo wybrać? Czy starszego kandydata, czy może postawić na młodych? Wydaje się, że złotym środkiem będzie wybranie osoby w wieku średnim, która łączy w sobie przedsiębiorczość, jak i doświadczenie. Doświadczenie zawodowe i społeczne. W Bochni chcemy zmian na lepsze. Chcemy, aby Bochnia ożyła, by było miastem tętniącym życiem. Jednak doświadczenia z ostatnich lat wskazują, że zmiany są negatywnie odbierane przez społeczeństwo, bo najczęściej za tymi zmianami idzie pogorszenie naszego życia i pewne zmiany następują na gorzej, prawda? Rozwiązania. Trzeba przeciwstawiać się takim odgórnie narzucanym rozwiązaniom, które są złe, czasem bardzo złe. Na przykład zakaz korzystania z naszych rodzimych zasobów, węgiel kamienny, czy chociażby nawet i drewno teraz ostatnio. Zakaz uprawy własnych pól, zakaz wjeżdżania samochodami do centrów miasta. Czekają nas bardzo drogie termomodernizacje naszych budynków, naszych domów. Czy chociażby zwiększenie opłat za korzystanie ze starych samochodów. Tak więc nasze zmiany, jeżeli mówimy o zmianach, to chodzi nam o przywracanie normalności w naszym życiu. Można się spodziewać, że ktoś nowy prędzej ich dokona niż osoba, która już wiele lat pracuje i w zasadzie, można powiedzieć, już jest jakby wypalona, zgrana. Patrzymy na nowe twarze, ale patrząc na tych kandydatów, którzy startują tutaj do miasta, czy to są nowe twarze? Oto polityk, który wieloletni polityk, działacz z powiatu, startuje na miejsce, na stanowisko burmistrza. A nasz burmistrz po kilkunastu latach rządzenia w mieście startuje do powiatu. Czy to jest nowa twarz? Przecież to jest zamiana tylko stołkami. I wszystko zostaje po staremu, a zwłaszcza układy zostają po staremu. Szanowni Państwo, wybierzcie autentycznie nową twarz i postawcie na osobę twórczą, przedsiębiorczą, umiejącą dobrze zarządzać zespołem swoich współpracowników. Najlepszym takim kandydatem na burmistrza jest pani Marta Mrzygut, która łączy w sobie wcześniej wymienione cechy, będąc osobą skromną i wyznającą tradycyjne wartości. Chce ona przywrócić Bochni klimat miłego, ciepłego i przytulnego miasteczka, które będzie przyjazne dla mieszkańców, jak i turystów, z wszelkimi tego udogodnieniami.
My, jeżeli Państwo zechciecie nas wybrać na radnych, panią Martę Brzygłód jako burmistrza będziemy wspierać, a w pierwszej kolejności pomagać w naprawianiu błędów poprzedniej ekipy. Naszą ambicją jest rozwój i promocja miasta, tak aby o Bochni było słychać w całym województwie, a turyści chętnie tutaj wracali. Dziękuję. Bardzo dziękuję za takie motywujące, ciepłe słowa. Zapraszam do wypowiedzi naszą jedynkę z okręgu pierwszego, pani Elżbieta Weigel-Milleret. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, zdecydowałam się kandydować do Rady Miasta Bochnia, ponieważ mam naprawdę już dosyć wszelkiej władzy, czy to władzy państwowej, czy samorządowej, która swoimi zarządzeniami nakłada na ludzi ciężary trudne do uniesienia, która coraz bardziej ogranicza nam wolność, a przede wszystkim, która niszczy nasze tradycyjne katolickie wartości stanowiące podstawę naszej tożsamości, kultury i cywilizacji. Władze lokalne niestety również uczestniczą w tym procesie, wdrażając bardzo szczegółowo opracowane i celowo zaplanowane ogólnoświatowe, bardzo rewolucyjne pomysły znane jako Nowy Ład, Zielony Ład, ostatnio Polski Ład, a może za chwilę jakiś inny ład. Ale na pewno nie jest to i nigdy nie będzie żaden ład, tylko co najwyżej nieład i bezład, godzący w godność oraz dobro człowieka. My jako Stowarzyszenie Bocheńskie, Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Bocheńskie, reprezentujemy jedyny ład, który ma sens, oparty na prawdzie i normalności, a mianowicie Boży Ład. Jedyne mądre zarządzanie miastem to zarządzanie oparte na katolickich wartościach i Bożym prawie. Będziemy wspierać wolność, własność, sprawiedliwość, uczciwość, pracowitość i przedsiębiorczość. Natomiast będziemy się stanowczo przeciwstawiać wszelkim układom, przekrętom, kłamstwom, próbom ograniczania nam wolności, nadmiernym obciążeniom finansowym, wszelkim bezprawnym rozporządzeniom oraz antykatolickim, bezbożnym, nienormalnym, zagrażającym życiu i rodzinie, demagogią i ideologią. Tego, proszę Państwa, życzy sobie odwieczna, prawdziwa i rzeczywista Pani i Królowa tej Ziemi, Królowa Różańca Świętego naszego bocheńskiego sanktuarium, Królowa Korony Polskiej. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, na koniec chcemy się z mieszkańcami podzielić marką lokalną, dlatego że burmistrz powinien promować Bochnię razem ze współpracy z kopalnią. To jest czekolada bocheńska, marka lokalna, czekolada z solą, bo będę podkreślała, na soli, Szanowni Państwo, śpimy i ta sól musi być reaktywowana w kontekście turystycznym i w kontekście uzdrowiskowym. Dlatego dzisiaj podzielimy się z mieszkańcami taką przyjemnością, słodkością, promując marki lokalne, bo mamy ich w Bochni wiele. Jeżeli chodzi o taką strukturę regionalną i kulturę regionalną, mamy wspaniałe nabiały, miody, sery, kawę, sól. Dlatego, Szanowni Państwo, musimy to promować i musimy rozwijać miasto. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania od Państwa? Indywidualnie. Proszę? Indywidualnie, dobrze. To bardzo dziękujemy za uwagę. Polecamy się.